taką rzecz pokazać, przyjaciele, i myślę, że to będzie dla was bardzo przydatne. Ja w ogóle słucham Ducha Świętego, staram się robić to, co on do mnie mówi. Jakieś 2 tygodnie temu tu jedna osoba z kościoła składała mi świadectwo, opowiadała mi po prostu o czymś. I opowiada mi, że ktoś tej osobie mówi o jakichś tam swoich trudnych sprawach życiowych. I ten człowiek, który mi to opowiadał, mówi do tamtej osoby, o której mi opowiada, mówi: dobrze, a teraz mów do mnie wiarę. Kiedy ten człowiek powiedział do mnie: mów do mnie wiarę, tutaj stając mi, to Duch Święty do mnie powiedział: napiszesz kazanie o tym i powiesz do ludzi, bo chcę, żeby moi ludzie tą rzecz rozumieli. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset mówi tak: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie jest bowiem prawo. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest prawo. To duchowe prawidło. Cokolwiek byście chcieli, aby wam czyniono. Wiecie, że to jest ogromna zależność. To, co my czynimy innym, rozumiecie? No to ludzi do nas. Hindusi to karma nazywają. Ja tego nie nazywam karma, tylko ja widzę bardzo proste zasady duchowe. Tak to działa, co siejesz, to odbierasz. Cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Ja osobiście zebrałem bardzo duży plon moich patologicznych działań wobec innych ludzi. Ja zebrałem ten plon bardzo mocny. Powiem szczerze, że do dzisiaj jeszcze się borykam z różnymi aspektami tego plonu. To jeszcze przychodzi, po latach. Rozumiecie? Jeszcze przychodzi. A jest w ogóle taka zaraza, że się w pale nie mieści. Chcę, żebyś to zrozumiał, że ludziom musisz robić to, co chciałbyś, aby tobie robili. To tak na początek w ogóle. Rób ludziom to, co chcesz, aby tobie robili. Bo to i tak będzie zwrot później. I tak będą ci robić wcześniej czy później to, co ty robisz dzisiaj. I to niekoniecznie ci sami ludzie, bo to nie ma żadnego znaczenia. To na innym kontynencie możesz coś robić, później ciebie, a wróci do ciebie z innego kontynentu. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. W przypowieści Salomona 18:21 mówią tak: śmierć i życie jest w mocy języka. Językiem budujesz i językiem rujnujesz. Język buduje i język rujnuje. To nie są slogany. To są bardzo poważne rzeczy. Drugi list do Koryntian 4:13 mówi: jest napisane, uwierzyłem, przez to powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. Masz wypowiadać tylko wiarę. Zrozum, to są wręcz to, co mówię teraz, to są przepisy ruchu drogowego. To nie są, ja dzisiaj nie mówię rzeczy, nad którymi trzeba się będzie długo zastanawiać i oczekiwać, aż się będzie je miało objawione. Jest napisane: uwierzyłem, przez to powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego, dokładnie, i z tego też powodu mówimy.
człowiek Boży jest tak skonstruowany przez owego Boga, że ma wypowiadać tylko wiarę do siebie i do innych. To tak ma być, to jest ten pierwotyp. I to jest coś, co przynosi najlepsze efekty. Wszystko inne nie będzie przynosiło takich efektów, bo zacznie już w tych innych elementach pojawiać się różnego rodzaju strategia diabelska i będzie tam zmieszany plon. Zmieszany plon. 90% wiary, 10% niewiary. 80% wiary, 20% niewiary. Przecież to wróci do ciebie. Wypowiadana niewiara wróci do twojego życia. Ona musi wrócić. Bo gdzie się podzieje? Niektórzy chrześcijanie to myślą, że rzeczywistość duchowa to jest takie coś, że to się gdzieś może zutylizować. To jest wielki problem tak myśleć. Nic, co się dzieje w ogóle w życiu, nie znika bezpowrotnie. Nie znika wypowiedziane słowo. Wypowiedziane słowo, przyjaciele, to jest skompensowana energia, ona gdzieś krąży. To gdzieś biega i gdzieś musi wpaść. Rozumiecie? Tak jak demon wyrzucony nie umiera, tylko musi gdzieś wejść. W ogóle rozumiecie to, że demony wyrzucane nie umierają? My nie wyrzucamy demona i on umarł. No niestety. Demon wyrzucony dalej jest demonem, tylko poza miejscem, z którego go wyrzuciliśmy. I teraz on będzie szukał miejsca, w którym może sobie dalej bytować. To jest bardzo proste. Na początku będzie chciał wrócić. Jak nie da rady wrócić do tego osobnika, no bo go zna najlepiej, to będzie szukał sobie miejsca, gdzie się może zaczepić, dlatego że demon poza ciałem cierpi. Prosta jak konstrukcja gwoździa. Tak samo się ma każda inna formuła energetyczna. A słowo jest formułą energetyczną. Jeżeli uwalniasz słowo niewiary, to niewiara do ciebie wróci. Wróci. Jak uwalniasz ją do siebie, to od razu, proszę ciebie, ją pomnażasz. A jak uwalniasz ją do kogoś, to ona wróci wcześniej czy później. Drugi list do Tesaloniczan, 2:13, mówi tak. Bóg wybrał was ku zbawieniu przez wiarę w prawdę. A więc my wierzymy tylko w prawdę. A więc wypowiadamy słowa wiary w prawdę. My jesteśmy powołani, aby wypowiadać słowa wiary w prawdę, nie słowa wiary jakiejkolwiek. Powiedzenie do kogoś, wszystko będzie dobrze, to nie jest wiara. A dlaczego ma być wszystko dobrze? Ale ja nie wiem, czy u ciebie będzie wszystko dobrze. To nie to, to nie. My nie mówimy o pozytywnym mówieniu dzisiaj. My nie mówimy o pozytywnym wypowiadaniu. Nie. Wszystko musi mieć jakąś podstawę. Wypowiadamy wiarę w prawdę. Ewangelia Jana 14:6 mówi, odpowiedział mu Jezus, ja jestem prawda. Prawda to Jezus. Jego myśli, emocje, poglądy, działania. Wypowiadamy więc tylko wiarę w to, kim jest Jezus, co myśli Jezus, co czuje Jezus, co robi Jezus, jaki jest Jezus. To są słowa wiary. To są słowa wiary. Ja mówię słowa wiary w prawdę, którą jest Jezus. Mówię to do siebie i mówię to do innych. Przykład. Nigdy się nie rozchoruje. Jestem doskonały. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Mówisz takie słowa? Mówisz, nie zawiodę. Mówisz, nie upadnę.
czy nie mówisz? Czy mówisz, zobaczę jak będzie? Zobaczymy. Ale wiara jest pewnością, czego nie widać. Czemu mówisz zobaczymy? Czy to jest, czy słowo zobaczymy to jest słowo wiary? Czy kiedykolwiek u Jezusa, proszę, przytocz mi jedną wypowiedź Jezusa, która brzmi właśnie w ten sposób. Zobaczymy jak będzie. Proszę bardzo. Znawcy Pisma, jeżeli czujesz się jako znawca Pisma, pokaż, przytocz. Jedno słowo Jezusa, które nie posiadało w sobie 100% pewności. Proszę bardzo. Ja tyle lat czytam Biblię, nie znam. Nie znam tego słowa. Może zobaczymy, obejrzymy, pomyślimy. Ja tego czegoś nie znam. Wiara w prawdę to jest wiara w Jezusa. To jest wypowiadanie Jezusa. Jego myśli, jego emocji, jego koncepcji. Jeszcze raz mówię, ludzie się mnie czepiają i mówią tak, ty jesteś pyszałek, ty jesteś taki, a ja słowo honoru nie robię nic innego, tylko wypowiadam wiarę w prawdę. W stosunku do siebie i do innych. Nic więcej nie robię. Wiarę w prawdę mówię. Ja mówię, no wiarę w prawdę. Ja mówię wiarę w prawdę. Patrz, Jezus powiedział tak, wyście synami Najwyższego. Jestem Syn Najwyższego. Syn Najwyższego. Wyście bogami. Wyście bogami. Wypowiadasz to do siebie? Czy nie wypowiadasz? Czy ty się uważasz za Boga, czy masz doktrynę tylko, że jesteś Bogiem? Ja zaraz wam coś pokażę. Wszystko inne, co nie jest wiarą w prawdę, którą jest Jezus i wszystko, co z nim związane, jest kłamstwem. A więc zobaczymy, jak będzie, to kłamstwo. Okaże się, to kłamstwo. Rozumiesz, co to znaczy? To kłamstwo. Co to znaczy, zobaczymy, jak będzie? Będzie ci coś. Będzie tak. Jak ustanowisz. Więc ja nie wiem, co mamy zobaczyć. Dlaczego ty w ogóle nie określasz jasno rzeczy, jak będą, jakie będą i nie mówisz o nich takimi, jakie określiłeś, tylko mówisz, zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, że tak jak są kawalerowie, panny szukają z kogoś i panie, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Jak to zobaczymy, czy nam wyjdzie? A co to my jesteśmy? Króliki doświadczalne? Co to w ogóle jest? To tak jakbym jadł jedzenie i mówił, zobaczymy, czy strawię, czy się zżygam. Zaraz sprawdzę. Zjem tego kurczaka do końca, poczekam i zobaczę, co będzie. Wiesz, Derek Prince mówi tak, człowieka wiary określa się przede wszystkim na dwóch poziomach. Jak je i jak pieniądze wydaje. Wiesz, ja nie jem kurczaka, nie zastanawiam się, czy go zżygam. Tylko jestem absolutnie przekonany, że go strawię. Strawię go i wyciągnę z niego absolutne maksimum. Najbardziej ukryty w tej całej chemii aminokwas. Wyciągnę i wprowadzę w siebie. Ja tak jem. Rozumiesz? Coś wam powiem na temat szczerości. Szczerość, przyjaciele, piękne słowo, to jest wyrażenie tego, co się myśli i czuje w sposób zgodny z rzeczywistością oraz postępowanie zgodnie z tym, co się wyraża. To jest bardzo dobra definicja szczerości. Szczerość to jest wyrażenie tego, co się myśli i czuje. I wiele ludzi myśli, że to jest chwalebne. Zaraz dojdziemy do tego, że niekoniecznie. W mojej Biblii, w liście do Kolosan 2,17 jest napisane, że rzeczywistością jest Chrystus.
Rzeczywistością jest Chrystus. Rzeczywistością jest Chrystus. A zatem to słowo rzeczywistość z greki określa wszystko, co istnieje. No, rzeczywistością jest Chrystus. Wszystko, co istnieje, to Chrystus. A więc, jeżeli mówimy coś innego niż myśli, emocje, poglądy, działania Chrystusa, to nie jest to rzeczywistość, tylko co? Iluzja. Jak ty przeżywasz coś w środku, w sobie, innego niż Chrystus, to ty przeżywasz iluzję, a nie coś prawdziwego. Ktoś mówi tak, czuję się taki samotny. I on jest szczery i mówi do ciebie, tak siada, mówi z tobą, rozmawia i mówi, wiesz, tak się czuję, taki jestem samotny. I on jest szczery i on uważa, że to fajna rzecz jest, tak? Że to jest w ogóle prawdziwe, że on się czuje samotny. A ja do niego mówię, wiesz co, ale to jest iluzyjne, że ty się czujesz samotny. Dlaczego ja się tak czuję? To takie prawdziwe. Ja mówię, nie, to nieprawdziwe, to szczere. Jesteś cholernie szczerym człowiekiem, ale za nic nieprawdziwy. To co ja czuję? Ja mówię, kłamstwo czujesz. Bo rzeczywistością dla ciebie, mój drogi bracie czy siostro w Chrystusie, jest Chrystus. Jeżeli ty się czujesz samotny, no to pierwszą rzeczą, którą ty powinieneś zrobić, tak? To rozprawić się z demonami, które powodują to odczucie. O co ci chodzi? Nie rozumiem. Co ty robisz? Tak sobie siedzisz, rozumiem, i czujesz się samotny? Taki masz w ogóle klub? Ty i twoja samotność? I ty, cholera, mówisz, że to jest rzeczywistość w twoim życiu? Proszę bardzo, pokaż mi jeden element w życiu Jezusa, kiedy on mówi na przykład do któregoś ze swoich bliskich apostołów, powiedzmy Jana, mówi, Janie, muszę ci się zwierzyć, sytuacja naprawdę jest poważna, czuję się bardzo samotny, Janie. Bardzo, Janie. Nie ma? Ty, Jezus, nie czuł się samotny. Nie czuł się poniżony. Jezus nie miał depresji. Nie narzekał. Rozumiesz? Taki nie był Jezus. A rzeczywistością jest tenże Jezus. Wszystko, co odbiega od Jezusa, to jest kłamstwo diabelskie. Wszystko, co odbiega od Jezusa. Wszystko, najdrobniejsza emocja, najbardziej szczere odczucie, odbiegające w swojej, u swojej podstawy od Jezusa, to diabelskie kłamstwo. Ludzie, szczerość to wspaniała, acz humanistyczna rzecz. Być szczerym to nic wielkiego. Szczerzy są anonimowi alkoholicy. Rozumiecie? Szczerzy są w ogóle ludzie są szczerzy. Wiecie? Ludzie to już, w ogóle dużo szczerych ludzi jest. Chyba większość niż nieszczer. Ludzie mają potrzebę wiązać się w kółka zainteresowań. Ludzie mają potrzebę chodzić ze sobą do pubów, na imprezy, wylewać przed sobą swoje życie. Rozumiesz? Po dwóch, jak to mówi Artur, gąskach i trzech browarach, pięknie wylewa się życie. Jest się szczerym. Rozumiesz? Po czterech tequilach jest się tak szczerym, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? O czwartej rano, jak przejdziesz po klubach w Warszawie, zobaczcie, jak ludzie są szczerzy. Siedzą przy barach, przy szkle i mówią, bracie, bracie to się mówią. Bracie, ty nawet nie wiesz, co się dzieje w moim życiu. A ja ci powiem, i on jest taki szczery o czwarte rano w nocnym klubie. I on właśnie wylał swoje życie przed jakimś bratem. Towarzyszy im Jaś Wędrowniczek. Szczerość, przyjaciele, nie ma nic wspólnego z prawdą. Jeżeli ja coś przeżywam i jest to niezgodne z prawdą, to ja przeżywam kłamstwo. 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 I muszę to uznać za chorobę. Diabeł jest fachowcem w tym, aby zło nazywać dobrem, a dobro złem. To przewrotny duch. Przewrotny.
Ale jak przewrotny? On jest tak przewrotny, że w ogóle masa ludzi uznała tą przewrotność za szlachetność. A ludzi, którzy są ludźmi prawdy, nazywa się hipokrytami. Ruch wiary nazywa się ruchem hipokrytów, zaprzeczających w ogóle faktom. A zatem, jeżeli szczerze wypowiadamy iluzję, to dokonujemy naszym językiem spustoszenia i niesiemy śmierć. A więc szczerość może przynieść śmierć. A więc bycie szczerym może doprowadzić do śmierci. Bycie prawdziwym nigdy nie doprowadzi do śmierci. Wypowiadanie prawdy nigdy nie doprowadzi do śmierci. Ale wypowiadanie szczere iluzji doprowadza do śmierci. I ma się dobre intencje. Słyszeliście przysłowie, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Mam dobre intencje. Będę ci opowiadał o ciebie, w jak ciężkim stanie jestem. Umówię się z tobą. Będę ci opowiadał dziś, jutro, za tydzień. Kiedykolwiek cię spotkam, będę przed tobą bardzo szczery. Będę mówił ci, jak mi ciężko w życiu. Wiecie, ci z was, którzy zdecydowaliście się na działania terapeutyczne ze mną, wiecie doskonale, że działania terapeutyczne, one polegają na tym, że wyciągamy do wierzchu jakąś rzecz i nigdy, nigdy potem nie bawimy się w tej rzeczy. Natychmiast stawiamy tak diagnozę i rozpieprzamy to na dzień dobry. Niektórzy z was maltretowaliście mnie tym, że po raz drugi, trzeci, piętnasty przychodziliście i wyciągaliście swój brud. Dla wielu z was byłem nieuprzejmy wtedy. Płakaliście. Stop! Kim jesteś? Bo to kim jesteś, a co przeżywasz, to są dwie różne pary kaloszy. Wiecie, że wielokrotnie stanąłem na gardle tego, co przeżywacie. I byliście na mnie bardzo zdenerwowani. Potem się nie odzywaliście do mnie. A jak mnie przytuliliście w kościele, to było takie przytulenie częściowe. Bo nie byłem miły. Bo ja od początku rozróżniam te rzeczy. Ja je rozróżniam. I moje działania nie polegają na tym, że papramy się w czyimś brudzie. Że trzeba określić, a następnie rozpieprzyć. Takie są zasady. W księdze Hioba 16:5 jest napisane: potępiają cię twoje usta. Twoje własne warki świadczą przeciwko tobie. Potępiają cię twoje usta. Twoje własne warki świadczą przeciwko tobie. A w Ewangelii Łukasza 6:45 napisano: z obfitości serca moją usta. To, co się mówi, zawsze jest odzwierciedleniem stanu serca, czyli głębokości człowieka. Pamiętaj, to co mówisz, wynika z tego, czym jest wypełniona twoja głębia. I o tym za chwileczkę będziemy mówić więcej. A więc, żeby mówić wiarę, trzeba mieć serce pełne wiary. Żeby normalnie, w sposób codzienny, wypowiadać wiarę i uwalniać życie do siebie i do innych, trzeba mieć serce pełne wiary. Jest czas na oczyszczenie własnych głębin z pokładów niewiary. Przebudzenie wymaga od nas tego, aby nasze serca były pełne wiary. W nas nie może być grama niewiary. Serce to greckie słowo kardio, czyli głębia. Serce to zarówno świadomość, jak i podświadomość. Kardio, głębia.
to głębia. Żeby mówić wiarę, trzeba mieć świadomość naładowaną prawdą i uzdrowioną podświadomość. Świadomość naładowaną prawdą, naładowaną prawdą. W naszej świadomości nie może być grama nieprawdy. Dlaczego my taki duży nacisk kładziemy na prawidłową doktrynę? Wiecie dlaczego? Dlatego, że nasza świadomość musi być naładowana prawdą. Jeżeli coś przeżywasz, co nie ma fundamentu w prawdzie Chrystusowej, nie możesz, tak, tej rzeczy nazwać objawieniem od Boga. I jeżeli jakąś rzecz, którą mam w sobie, nie mogę zaargumentować prawdą, to wiecie, co ja z tym robię? Odrzucam to jako fałszywe objawienie! Żeby to nie wiem, jakie było mocne we mnie. Dla mnie prawda to jest fundamentalna rzecz. Coś wam powiem. Opowiem wam w minutę o moim przeciętnym, codziennym jedzeniu. Jak ono wygląda. Czasami mam zachwiania w tym, ale bardzo rzadko. Przeciętne moje jedzenie. Wstaję rano, wypijam taką mieszankę. To jest błonnik witalny, to jest mielone siemię lniane z goździkami. Taką breję. Wypijam to rano. Za 10 minut biorę aminokwasy rozgałęzione i kreatynę. Za 10 minut piję izolat białka. Mniej więcej 15-20 minut później piję śniadanie. Nasze śniadanie jest złożone w 90%, czasami mamy inne śniadania, ze zmielonych jajek z owocami, jakimiś tam innymi rzeczami. Generalnie pijemy to, moja żonka nazywa to breją. Potem, mniej więcej godzinę przed pójściem na siłownię, piję kolejne białko. Mniej więcej 30 minut przed wyjściem na siłownię, znowu biorę aminokwasy. Rozumiecie? Po treningu, pół godziny, biorę znowu aminokwasy, kreatynę, a w godzinę białko. I jest obiad. Zjadam obiad. Jakiś. I teraz to bez znaczenia, jaki to będzie ten obiad. Potem piję białko, które jest 10-frakcyjnym białkiem. Następnie wieczorem zjadam sobie jakiegoś sera, czy jakąś kanapkę. Rozumiesz? A na noc piję kolejne białko, które się rozkłada do rana. Ktoś powie, co to jest? Ja powie, to jest mój styl życia. Dietetyczny. Ktoś powie, to nie jest ciekawe. Ja mówię, wiesz co? Mnie w ogóle nie obchodzi, czy to jest ciekawe. W ogóle. A wiesz, dlaczego mnie nie obchodzi, czy to jest ciekawe? Dlatego, że to działa. Rozumiesz? Odnalazłem pewną prawdę organiczną. Zobaczyłem, że to działa. Ktoś mówi, ale wiesz, tam nie ma takiej przyjemności. Ja mówię, wiesz co? Mając do wyboru skuteczność a przyjemność, zawsze wybieram skuteczność. Mając do wyboru skuteczność i przyjemność, zawsze wybieram skuteczność. Jeżeli jest takie coś, że można połączyć przyjemność ze skutecznością, halleluja! Wszyscy się cieszymy. Tak troszkę jak z uwielbieniem. Wiecie, o co chodzi? My przede wszystkim uwielbiamy Boga. A jak się nam jeszcze uda zrobić tak, że będzie to się miło słuchać, no to super. I tak samo jest z naszym funkcjonowaniem. Jeżeli ja nie załaduję swojej świadomości prawdą, rozumiecie? To ja sobie strzeliłem w kolano. Bo będąc istotą duchową, podłączoną pod duchową rzeczywistość, będzie we mnie wpływała masa różnych rzeczy. I prawda, filtr prawdy umieszczony w świadomości
będzie odrzucał te wszystkie śmieci, a pozostawiał to, co jest wiarygodne i prawdziwe. Jest też podświadomość. Podświadomość, przyjaciele, to jest część ludzkiej duszy, w której zgromadzone są treści nieświadome, obecne poza świadomością. Treści mimowolne. Treści te pojawiają się w umyśle, rozpraszając i wkraczając w przedmiot uwagi, pomimo pragnienia przeciwstawienia się temu. To jest podświadomość. Te malutkie zwężenie na końcu serca na dole. Serce na górze jest wielkie, a na dole malutkie. Ta część serca wielka to świadomość. Wszyscy ją widzą. A ten dziubulek na końcu to podświadomość. Gdzie to jest napisane? W starym psalmie 19, werset 3. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. To już Dawid wiedział, czym jest podświadomość. Dawid. Czyta się ten psalm i się mówi o. Ja mówię nie o. Dawid wiedział, kogo zabił, Dawid wiedział, kogo zamordował, Dawid wiedział, kogo tam co innego zrobił. Ale były takie rzeczy, o których Dawid nie wiedział, ale miał objawienie, że istnieją. Dlatego tak się modlił. Świadomość, przyjaciele, to podstawowa część duszy, gdzie zachodzą reakcje, w których człowiek zdaje sobie sprawę w całej pełni z tego, co się dzieje. Może śmiało decydować i kontrolować. Natomiast podświadomości nie można kontrolować. Podświadomość to swoisty zbiornik śmieci życiowych. Swoisty zbiornik ran, traum i ciężkich rzeczy, które się przeżyło w życiu. Taka chora pamięć. Taki wyrostek robaczkowy. Rozumiecie? Kiedyś pytałem Boga o to i mówię, po co to? Boże, no po co jest komuś ślepa kiszka? No po co to? Ja nie mam, bo mnie wycięli, bym kiedyś umarł na to. Miałem 2 lata, wzięło mi się to, rozlało i miałem zapalenie otrzewne. Czyścili mnie w ogóle, w szpitalu się wykończył. Na co komuś ślepa kiszka? Kawałek jelitka, co tam wisi, którym się zbierają jakieś, człowieku, dziwne rzeczy. Kawałek skorupki, jakiś włos, jakaś inna menda, człowieku, i to, człowieku, może ci się rozlać w środku i może doprowadzić, że ty umrzesz. Ja mówię, o Boże, co to jest? To diabelskie czad komando schowane w środku brzucha? To jest niemożliwe. I modliłem się w innych językach, myśląc o wyrostku robaczkowym. I Bóg mówi, to prorocze, to podświadomość. Podświadomość. Wszystko działa pięknie w organizmie człowieka i wszystko można skontrolować. Tylko tego jednego miejsca nie możesz skontrolować. Tylko wyrostka robaczkowego. Wiecie, co trzeba z nim zrobić? Wyciąć. Wiecie, po co jest wyrostek robaczkowy? Żeby go wyciąć. Chyba, że jest zachowany przez całe życie w stanie idealnym. Czyli nie jest zanieczyszczony i nie wybuchnie. Ale tego nikt nie wie. Rozumiecie? Mój wybuch bardzo szybko. Bardzo szybko. Oto podświadomość. Podświadomość jest zawsze silniejsza niż świadomość. Zawsze. Pierwszy list do Koryntian 15:46. Nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Nie to, co duchowe jest pierwsze. Te słowo pierwsze to jest greckie słowo protos. Oznacza ono pierwotny, najważniejszy, zarządzający. Nie to, co duchowe jest pierwotne, najważniejsze i zarządzające. Lecz to, co cielesne. To jest silniejsze. No bo kochani, jak to, co duchowe by było silniejsze w naszym życiu,
to by nam życie biegło jak po jedwabiu. Wtedy rodziłbyś się na nowo, stryknąłbyś, tyk, rozumiesz? I koniec, i byś się unosił ponad ziemią, niestety. Rodzisz się na nowo i w 90% wjeżdżasz twarzą w klatę diabła. Dowiadujesz się, że jest duży, dowiadujesz się, że jest silny, w ogóle dowiadujesz się, że jest. Do tej pory myślałeś, że go nie ma. Poznajesz Jezusa, się dowiedziałeś, że jest diabeł. I masz doktrynę, że on jest malutki, tak? A nie możesz się za cholerę przez niego przebić. Tak wygląda praktyka większości chrześcijan. Dlaczego? Bo to, co cielesne, jest protos. Tak mówi Słowo. I z tym się nie boksujemy, tylko musimy odnaleźć formułę, tak? Do tego, aby rzecz odpowiednio ogarnąć. To, co Artur powiedział. Nie zamodlimy tego faktu. Nie zamodlimy. I nie możesz powiedzieć, że ty masz inaczej. A wiesz dlaczego? Bo prawda jest taka, jak to, co tu jest napisane. To, co cielesne, jest protos. Podświadomość jest silniejsza niż świadomość. To podświadomość wpływa na świadomość. Rozumiesz? Podświadomość wpływa na świadomość. Ludzie, jak wszyscy tu siedzimy, jesteśmy świadomymi ludźmi. Mamy bardzo prawidłową doktrynę, najprawidłowszą, jaka może być. Tak? Mamy głębokie przeżycia z Duchem Świętym, jak tutaj siedzimy wszyscy. Jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Poruszamy się w darach duchowych. Jesteśmy świadomi w większości przypadków swoich powołań. Rozumiecie? Skąd zatem szeregi problemów? Dlaczego tak jest, że ty, będąc pełen Ducha Świętego, zostajesz obrażony przez twojego brata czy siostrę, tak? I już ci się nie chce z nim być. I już ci się nie chce do niego odzywać. I już stawiasz go w hierarchii wartości zupełnie w innym miejscu. Jak to możliwe? Powiedzie ci, dlaczego tak jest? Bo twoja podświadomość jest silniejsza niż świadomość. Bo nie zrobiłeś porządku ze swoją podświadomością. I twoja podświadomość cały czas wali ci trutkę. Trutkę, a diabeł ją zasila. Nie można kontrolować podświadomości. Trzeba ją uzdrowić. A co to znaczy z perspektywy Chrystusowej uzdrowić? Wyciąć. Posłuchaj. W twoim życiu nie ma miejsca na podświadomość. Na podświadomość jest zbędna. My nie jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują mieć podświadomość, czyli zbiorniczek przeżyć. Wiesz, dlaczego nie potrzebujemy mieć zbiorniczka przeżyć? Bo Bóg powiedział, ja jestem dzisiaj. Ja nie jestem Bóg wczoraj i nie jestem Bóg jutro, ja jestem Bóg dzisiaj. No skoro Bóg jest dzisiaj, to wszystko jest dzisiaj. Amen? Wszystko jest dzisiaj. Z Bogiem nie ma czegoś takiego, że siadasz sobie u Niego na kolanach i wspominasz, proszę Ciebie, dawne rzeczy. To nie ma czegoś takiego. Powspominamy sobie. On powiedział, nie wspominaj rzeczy dawnych. A dawnych nie znaczy złych. W ogóle z Bogiem nie można sobie powspominać wczorajszych sukcesów, nawet rozumiesz? Bóg nigdy nie rozmawia z tobą ani o wczorajszych porażkach, ani o wczorajszych sukcesach. Nigdy! To twoja podświadomość daje ci różne informacje. Rozważ, pomyśl. Rozłóż to na części pierwsze. A potem ty co robisz? Pozwalasz, aby to wchodziło w twoją świadomość. Układasz sobie własną doktrynkę i wypowiadasz to później. Wypowiadasz, wypowiadasz, wypowiadasz. Wypowiadasz do siebie, wypowiadasz do innych. I siejesz z głębi serca. Siejesz. A potem masz to, co żeś zasiał. I się dziwisz. Co się stało? Auto muchę przejechało. Co się stało? Wypowiedziałeś sobie. Żeby demon siedział w świadomości, to trzeba być buntownikiem. Ale żeby demon siedział w podświadomości, to wystarczy być nieuzdrowionym z zaburzeń. Żeby demon był w świadomości, to trzeba być buntownikiem. Buntownik to jest świadoma osoba, która mówi do danej prawdy Bożej nie. O, to jest buntownik.
Rozumiecie? To jest buntownik. Ale ludzie, którzy mają demony na poziomie podświadomości, to nie są żadni buntownicy. To są nieszczęśliwi ludzie. Diabłu bardzo chodzi o to, żeby nikt nie wiedział, że on działa. To tylko Jezus chce być taki jawny. To tylko Bóg chce być cały czas na wierzchu. A diabeł chce być inkognito. On zawsze chce być, proszę Ciebie, jak kardynał Richelieu. Szara eminencja. Jego w ogóle nie interesuje, żeby być z przodu. Rozumiecie? Diabła interesuje, żeby z tyłu nakręcać całą koniunkturę. Dokładnym przykładem tego są szeroko pojęte duchy Jezabel. Nigdy z przodu, zawsze z tyłu nakręcające koniunkturę i kręcące wszystkim człowieka. Przez pryzmat naszej głębi widzimy zarówno siebie, jak i ludzi, a także całą rzeczywistość. Przez pryzmat głębi naszego serca. Rozumiesz? Inaczej nie widzimy. Tyle, ile nas tutaj siedzi, przyjaciele, to widzimy tak, jak mamy w sercu. A w sercu mamy tak, jak podświadomość wpłynęła na naszą świadomość. I koniec. I to się ujawnia dopiero kiedy? Kiedy zaczynamy mówić, kiedy wchodzimy z kimś w bliskie relacje, słuchamy go. Rozumiesz? Tylko tak umiemy. My nie umiemy inaczej. Nasza postrzegalność jest zawoalowana naszą podświadomością. Nie ma żadnych szans, żeby było inaczej. Póki podświadomość nie zostaje uzdrowiona, czyli zniwelowana do zera, rozumiecie, o co chodzi? To przez cały czas będziemy pod jej wpływem. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. W podświadomości jest historia porażek, więc dostrzegamy w ludziach porażki. Rozumiesz? Jeżeli patrzysz na człowieka, ja ci pokażę parę przykładów, jeżeli patrzysz na człowieka jakiegoś i interpretujesz go jako człowieka porażki, to wiesz, dlaczego tak robisz? Bo twoja podświadomość podaje ci niewidzialny eliksir porażki twojej własnej, który tam jest zgrupowany. Dlatego ty widzisz ludzi porażki. W podświadomości jest ból, więc opowiadano o tym bólu. W podświadomości jest ból. Więc my opowiadamy o bólu. Jeżeli jesteśmy stateczni, to jesteśmy w stanie zatrzymać to. Ale w sytuacjach emocjonalnego napięcia wywalimy wszystko. Wszystko. W podświadomości jest poniżenie, więc ratujemy się przed nim albo mową izolacyjną, albo mową asykuracyjną. Wytwarzamy sobie jakąś formułę mowy. Albo odsuwamy się w naszych relacjach, albo na przykład zaczynamy mocno dominować w nim, żeby nie dopuścić w żadnym wypadku do ruchu z tamtej strony. W podświadomości jest zemsta, więc ostro karcimy naszym językiem. Bo tam jest zemsta. Zostałeś poraniony, skrzywdzony. Wiesz, co twoja podświadomość robi? Mści się. A więc ostro karcisz, a jesteś prawy chrześcijanin, więc karcisz w prawy sposób. Wyciągniesz każdemu każdy mankament. Najdrobniejszy. Nie będziesz mógł inaczej. Jak nie od razu, to w przypływie emocji. Rozumiesz? Łatwiej ci będzie dostrzec czyjąś stertę problemów, niż czyjąś stertę sukcesów. Proszę was, szczerze. Ilu z was, przyjaciele, macie takie relacje między sobą,
nie wiem, tam między dwoma osobami trzymasz, na przykład spotykasz się z kimś, jesteś w stanie rozmawiać o jego talentach. Spotykasz się z bratem czy z siostrą i rozmawiacie o jego talentach. Mówisz, słuchaj, naprawdę jesteś wspaniały, to co ostatnio zrobiłeś, to jest rewelacyjne. Ja w ogóle, nawet jest to nie wiedziałem, że jesteś tak utalentowanym człowiekiem. To co robisz, to w ogóle, to co robisz, to jak się zachowujesz, to mnie stymuluje, to jest dla mnie wielkie, to jest w ogóle niesamowite. Ile mamy takich relacji w Kościele? Coś wam powiem. Zrobiłem doświadczenie ostatnio. Na siłowni byłem, tam taki człowiek, jaki ćwiczący wiele lat, z dużą formą takiego poniżenia wewnętrznego, natomiast nigdy nie pokazujący. Jak? Tak, z bardzo kruchym ego. Ale postanowiłem przez całą siłownię go stymulować. Mówię, zrobię sobie doświadczenie, bo ja lubię to. I mu cały czas mówiłem pozytywne rzeczy. Cały czas! Cały czas! I to były prawdziwe rzeczy o nim, bo w ogóle ja naprawdę widzę w tym człowieku talenty. Różne. Bo ja w ogóle w ludziach talenty widzę. I mówię do niego tak, jesteś naprawdę konkretny facet. Mówię, zobacz do niego, mówię. Ja mówię, mam taką cieniutką kość tutaj. Ja drobnej kości jestem, ja naprawdę się muszę dużo napracować, żeby mieć przyrost masy mięśniowej. Do niego podszedłem, wziąłem go za rękę, a on taka kość 2 cm większa niż moja. Mówię, ty to masz kość, mówię. Mówię, normalnie pozazdrościć takiego szkieletu, mówię. Mówię, ty gdybyś działał i działam na jego poziomie, nie wychodzę po żaden inny poziom, nie mądrze się, nie tłumaczę, na jego poziomie rozmawiam z człowiekiem. Przez cały trening opowiadałem temu człowiekowi o jego talentach fizycznych. Jest koniec dnia, koniec tego treningu, razem jesteśmy w szatni, a on po raz pierwszy, zaznaczam, znamy się bardzo długo, mówi do mnie, będziesz jutro? Ja mówię, będę. A mówię, o tej samej godzinie? Ja mówię, tak. Następnego dnia jest równiutko, jak ja jestem. Wiesz dlaczego? Nie wiem, czy ktoś mu kiedyś mówił te rzeczy. Czy ktoś przez 45 minut opowiadał mu o jego talentach. Ilu ludziom jesteś w stanie przez 45 minut opowiadać o talentach? Nie wyciągnąć różnych rzeczy w jego życiu. Nie wtrącić różnych jego negatywnych rzeczy. Nie skarcić go. Leciutko nie zmieszać z błotem. Troszeczkę nie zlekceważyć. Nie stanąć kapkę nad nim. Ile potrafisz? Ile wytrzymasz? Coś ci powiem, zmierz tym poziom swojego serca. Zmierz tym. Twoja podświadomość to jest rzecz, której nie widać. Ona daje pewnego rodzaju niewidzialny jad. Ona musi być zlikwidowana. Ona musi zniknąć. Te duchowe, ślepe kiszki muszą być wycięte. Wycięte. Rozumiesz? Bo życie nam się przydarzyło. W podświadomości jest strach. Więc mocno ostrzegamy w naszej mowie na przykład. Uważaj! Ostrzegamy. Czemu my ostrzegamy? Czemu my ostrzegamy? Ktoś mówi, no mi zależy, żeby ktoś nie zgrzeszył. Gówno prawda tam ci zależy, żeby się zgrzeszył. Proszę cię, ja za długo żyję na tym świecie. Powiedzieć ci, dlaczego tak masz? Bo twoja podświadomość jest lękowa. Masz tam lęki zgromadzone. Dlaczego mnie ciągle tak ludzie ostrzegają przed czym? I mówią, ty się nie dasz zmienić. Ja mówię, weź, przestań. Jakbym się zmienił przed ciebie na obraz tego, co ty mówisz, rozumiesz? To ja nie wiem, co mi się stało. Mnie by życie pękło. Mnie by pękło życie. Ja jestem tak silny właśnie z tego powodu, że nie daję się zmieniać, rozumiecie, lękowym podświadomością. Dlatego jestem tak silny, nie pęknę. Bo nie daję sobie wmówić na przykład tego, żebym uważał. Wiesz, o co chodzi? Nie dam sobie wmówić tego. Pierwsze podstawowe ruchy. 5 Mojżeszowa, 29:18.
To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne, do nas. Świadomość budujemy prawdą za pomocą posłuszeństwa. Nie ma innej drogi. Świadomość naszą budujemy prawdą za pomocą posłuszeństwa. Nie modlimy się, żeby przyjmować do świadomości Boże prawdy. Przestań! Będziesz miał więcej czasu na przyjmowanie Bożych prawd. Rozumiesz? To bardzo proste. Za pomocą posłuszeństwa. Jeżeli Bóg coś powiedział, to jest amen. My mamy to jasne, bo to należy do nas, tak mówi Słowo. W czym? W 5 Mojżeszowej 29:18. Ale dalej, co jest zakryte, należy do Pana. Czyli podświadomość wyciągamy do wierzchu za pomocą wiary w to, że Bóg nam ją pokaże. A więc przychodzimy do Boga i mówimy: Panie Boże, ja mam taką duchową ślepą kiszkę pod tytułem podświadomość i teraz, Duchu Święty, ja się zgadzam na to, żebyś to wywlekł do wierzchu. Bo ja nie wiem, co to jest. I nie udaję, że wiem. Po co ukryte należy do Ciebie, to weź to teraz wyciągnij. I to jest ta Dawidowa modlitwa. Rozumiesz? I pamiętaj, w 4 Mojżeszowej 21:34 jest napisane: nie bój się go, gdyż wyda go Pan w Twoje ręce wraz z całym jego ludem oraz jego ziemią. Odważnie zacznij oglądać śmieci w podświadomości. Weź się zobacz sobie. Zobacz. Gdy je dostrzeżesz i nie cofniesz się przed tym syfem, nie wystraszysz się. Jak się wystraszysz, to od razu schowają się. Od razu się schowają. To je zniwelujesz. Utniesz im łeb. Nie będziesz się z tym bujał miesiącami. Rozumiesz mnie? Ludzie, uzdrowienie duszy, naprawdę, ono nie zajmuje dużo czasu. Jeżeli ludzie się nie chcą za to brać, chowają, rozumiesz, uciekają, to im to zajmuje długo czasu. Natomiast w ogóle tak to jest krótko. Wystawia łeb, ucinasz łeb. Rozumiesz? W Księdze Objawienia 17:1 jest trzeci element: chodź, pokażę Ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Z wiarą przyjmij metody rozprawienia się z podświadomością. Bóg ma dla Ciebie określoną metodę. Twoją, prywatną. Ona może być bardzo różna niż moja. Rozumiesz? Bardzo różna. Ale Bóg mówi: chodź, pokażę Tobie sąd nad wielką przetecznicą. Nie pokażę Wam wszystkim sąd nad wielką przetecznicą. Tobie, osobiście. Zobaczysz, co to jest. I odważnie zniwelujesz. Pokażę Ci plan, jak to zrobić. Dla każdego może być różny. Inny, rozumiesz? Różny i inny. Nie ma metody. Nie ma metody. Metoda jest taka, że przychodzę do Boga i mówię: tak, mam wrażenie, Panie mój, że moja podświadomość pompuje jad w moje życie. Rozpoznaję to na podstawie tego, że nie tylko w różnych dziedzinach nie mogę ruszyć się, ale w ogóle słucham, co ja mówię do siebie i do innych. Panie Boże mój, czy Ty mnie słyszysz w ogóle? Panie, posłuchaj, co ja powiedziałem dzisiaj. Panie Boże, wyszedłem z nabożeństwa i właśnie powiedziałem coś takiego, co w ogóle jest czysto z piekła. Powiedziałem o tak sobie, tak na ludzie, tak mówię: Boże, wyszła ta niewiara ze mnie, jak w ogóle para strzelnika. To takie było. Znowu powiedziałem: zobaczymy. Znowu powiedziałem: może się uda. Znowu spojrzałem na brata czy siostrę i zobaczyłem jego mankamenty, a nie talenty. Znowu poszedłem za jakimś strachem i jeszcze ostrzegłem przed tym innych. Mówię: Panie, zobacz, co ja mówię. Sam się słyszę. Boże, wyciągnij to.
tu to wierzchu. Niech ja zobaczę to. Ja Boże przez wiarę w imieniu Jezusa przyjmuję metodę rozpieprzenia tego w drogi mak. To moje będzie, prywatne. Czasami nikomu nie będziesz mógł powiedzieć o metodzie. I wcale nie będziesz musiał. Rozumiesz? To będzie twoja prywatna metoda. Tylko błagam cię. Nie mów, że chcesz jakoś. Ja nie raz to słyszałem, bo ja bym chciał tak. Ja mówię, uspokój się. Jak się idzie do lekarza, to się nie tłumaczy lekarzowi, co się ma zrobić. Tylko się goleń wywala, proszę ciebie, i się mówi, mam problem ze stopą, tak? Zajrzyj mnie w stopę. Co tam, wsadź coś tam, zrób. Albo ktoś miał inaczej. Ja mnie nie obchodzi, jak ktoś miał. Ja mam swój osobisty, tak? Swój osobisty koniuszek serca, mój prywatny. Mam swoje serce i mam prywatny koniuszek. Ja się z tym osobiście, prywatnie zamierzam rozprawić, niespecjalnie muszę się z tym obnosić. Okej? Szukam Boga, przyglądam się na metody, działam. Bo ten koniuszek, on wali śmierdzącą wodę we mnie. Śmierdzącą wodę. I ona zanieczyszcza mnie. Ja potem z tego zanieczyszczenia mówię takie zanieczyszczone rzeczy. Rozumiem? A jeszcze zważywszy na to, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, no to w kościele, szeroko pojętym kościele, jest cała metodologia do robienia, do tego w ogóle osobistych doktryn. Ludzie, nie ma możliwości przyjmowania czystych objawień bez zniwelowania podświadomości. Rozumiecie mnie? Nie łudźcie się. Nie łudźcie się. To nie da rady. Nie ominiesz serca. Nie ominiesz głębi. Nie ominiesz. No jak chcesz to ominąć? To wcześniej czy później to musi, podkreślam, dać znać. Jak nie w takich sytuacjach w ogóle normalnych, to w kryzysowych sytuacjach. To kryzys przyjdzie i się pokaże. Rozumiesz? Proszę cię, nie ulepszaj się, nie likwidując podświadomości. Nie myśl też, że ją skontrolujesz. Ja będę to kontrolował. Nic nie będziesz kontrolował. No jak możesz skontrolować, człowieku, przepływ szampa? Jak? Co wyłapiesz? Większe gówna? A gnojowica i tak popłynie. To wyjdzie w relacjach, w kontakcie. A weź się zakochaj w tym stanie. Zaraz zobaczysz, jak wyjdzie z mężczyzną czy z kobietą twojego życia. Zaraz zobaczysz. Weź się ożeń, wyjdź za mąż. Zaraz zobacz, co tam będzie w tym. Zaraz zobaczysz. Weź jakiś, zacznij otwierać się na sprawy finansowe. Weź na inną przestrzeń finansową. Zaraz zobaczysz. Co, boisz się wejść? Czego się boisz? Boisz się wejść w głębię finansową? To może w ogóle masz problem z podświadomością. Dobra. Bo co ci ona mówi? Że nie dasz rady? Że nie sięgniesz? Że co? Oczywiście, ty powiesz, nie każdy jest powołany do tego, żeby mieć dużo pieniędzy. O, już masz. Już mnie wyjaśniłeś. Tak mi ludzie wyjaśniają słowo honoru. I tak ludzie wyjaśniają rzeczy. To nie każdy jest powołany, nie każdy jest powołany do takich szerokich relacji. Ja mam taki bardziej jestem zamknięty, ja tam... Nie, no. Jaki zamknięty ty jesteś? Bo ja mam taką osobowość. Ty masz taką podświadomość. Podświadomość masz. Taką masz podświadomość. Uciekasz po prostu, izolujesz się, masz taką podświadomość. Nie masz do tego doktryny, że taki jesteś bardziej o taki. Nie jesteś bardziej o taki, tylko w twojej podświadomości masz demona. Takiego. Po prostu zrozumcie to. Ja mówię to z perspektywy własnego serca. Bo to, co ja do was mówię, to ja te rzeczy poprzerabiałem w swoim życiu. Bo ja stanąłem w swoim miejscu właśnie, w swoim życiu w takim miejscu. Zobaczyłem, co to jest.
Nikt mnie nie uczył. Nie ma takich nauczania, rozumiecie? Tego nie ma. Ludzie mówią, jesteś w Chrystusie. Halleluja. Dobrze. I co dalej? Powiedzie wam coś? Poszedłem do pracy, jak pracowałem w Rówce. Pokażę wam, jak to działa. Jestem w Chrystusie. Wchodzę do firmy, jestem w Chrystusie. Jestem w Chrystusie. I teraz ja w Chrystusie ogłaszam. Mówię to, to, to i to. Okej? Okay? Ja tam w Chrystusie się zatrudniam. Ja tam w Chrystusie dostaję etat i cały czas jest w Chrystusie. I siadam w Chrystusie do komputera, gdzie w Chrystusie ogłosiłem, że świetnie się znam na tych programach, to on mnie wymienił. A nie umiałem powtórzyć nazwy ich nawet. Ale ja w Chrystusie to ogłosiłem. Ja tam usiadłem. Ja włączyłem ten komputer i mnie się wyświetlił ten program. I teraz zaczęła się akcja inna. Dalej jestem w Chrystusie. Tylko teraz siedzę, jestem przygotowany do tego, patrzę w ten ekran, jestem w Chrystusie, zaznaczam. Cały czas. Jestem w Chrystusie, mówię, Boże, halleluja, jestem w Chrystusie. I wiecie, co czuję? Rękę na moim ramieniu. I to był Tadek Lisiecki. I słyszę głos. Nowy. Ja mówię tak. Nie znasz się na tym. Ja mówię, nie. Nauczę cię wszystkiego. Zatrudniłem się tam na podstawie władzy ustawodawczej. W Chrystusie. Ale zacząłem działać na podstawie władzy wykonawczej w Chrystusie. To jest wiele ta różnica. Nikt nie uczył takich rzeczy nigdy nikogo, że istnieje podświadomość. Chrześcijanie chodzą jak zbłąkane owce. Nie wiem, co się dzieje. To się właśnie dzieje. Nie wyciąłeś ślepej kiszki, wytnij. To się robi prosto, rozumiesz? Prosto, prosto, prosto. Nie czekaj, aż to ci się rozleje, aż będzie zapalenie otrzewnej i ci będą czyścić kichy. Po co? Mnie czyścili kichy, mało się nie wysztywniłem, jak byłem mały. Po co? Po co potem się bujać rok, drugi w tym wszystkim? Po co? Albo tak jak powiedział Artur, zamodlić. Zamodlić. Jakie zamodlić? Wiesz, co to jest zamodlenie? To jest wstrzyknięcie sobie substancji przeciwbólowej. Przeciwbólowej. Rozumiesz? Przeciwbólowa substancja. Chrześcijanie traktują namaszczenie jak przeciwbólową substancję. Ale ona przestaje działać w pewnym momencie i trzeba znowu podać następną. A może być słabo z okolicznościami. Może być ciężko, może dealer nie przyjdzie. Rozumiesz, o co chodzi? Może nie załapiesz, że inną drogą że trzeba to robić. Trzeba zlikwidować swoją podświadomość. Chrześcijanin ma działać tylko na poziomie świadomości. Zero przeszłości. Zero skutków przeszłości. Zero. A to będzie widoczne w twoim życiu. To będzie widoczne w tym, jak mówisz do siebie, jak mówisz do innych. Bóg powiedział, powiedz ludziom, żeby mówili wiarę 24 godziny na dobę do siebie i do innych. Mów wiarę. A jak mam mówić, Panie, wiarę? Uzdrów se serce. O z obfitości serca mówią usta. Uzdrów. Jak? No tak. Właśnie tak. Nie bój się. Musisz wygrać. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo, ono wskazuje ludziom kierunek. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Ojcze, ja chcę, żeby z naszych ust zawsze wypływała wiara do nas i do innych. Duchu Święty, my rozumiemy, że z obfitości serca mówią usta. Duchu Święty, my rozumiemy, to co ukryte należy do Ciebie. My teraz, Duchu Święty, powierzamy Tobie nasze serca. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że w naszym życiu dla podświadomości nie ma miejsca. Żaden zbiornik ze śmieciami nie będzie się tam znajdował w imieniu Jezusa. Żadne wspomnienia, żadne traumatyczne rzeczy ukryte nie będą się znajdowały w naszym życiu. Nic nie będzie nas nigdy zanieczyszczać. Nasze serca, one będą jedynie jedną wielką świadomością. Ty jesteś prawdą, Święty Duchu. My wyciągamy to do wierzchu w Twoim imieniu.
My w imieniu Jezusa w tej chwili ogłaszamy, że każdy brud z podświadomości, on ma być ujawniony i przez moc Świętego Ducha bierzemy w tej chwili autorytet i ucinamy łeb każdemu problemowi, każdemu wspomnieniu, każdemu traumatycznemu przeżyciu, każdemu zranieniu, wszystkiemu temu, co zostawia jakikolwiek ślad w nas. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, my wierzymy w to, co mówimy teraz i my ustanawiamy, że tak właśnie jest. Amen.